Dziecko śpi 1/3 doby. Ile to godzin? Przede wszystkim musimy wiedzieć, ile godzin ma cała doba. Doba ma 24 godziny. A ile to jest 1/3 z 24 godzin? Otóż wystarczy pomnożyć 24 przez liczbę 1/3. Jak mnożymy liczbę naturalną przez ułamek zwykły? Mianownik zostaje bez zmian. Liczbę naturalną mnożymy przez licznik, czyli 24 razy 1. Skracamy, bo 24 dzieli się na 3 i 3 również na 3. W związku z tym 24 na 3 to 8, 3 na 3 to jest 1. Co nam wyjdzie? 8 razy 1 to będzie 8, a na dole 1. 8 podzielić na 1 to jest po prostu 8. I możemy już zapisać odpowiedź. To 8 godzin. 1/3 doby to jest 8 godzin. Dziękuję.